Radio Concit. No sprawy bardzo ciekawe dzisiaj omawiamy, proszę Państwa, no wszystko to już naprawdę. Filozofia wielkich ludzi mniej. I to chyba bardziej opisuje ostatecznie Piłsudskiego jako właśnie ta koncepcja XIX-wieczna heroizmu i Tomasa Carlyle'a. Filozofia wielkich ludzi jakimś żydostwem pachnie. No niestety. By. Do kościoła. Tak się boją, że Piłsudski może wierzył w Maryję. No to wierzyli, po prostu była taka moda. My wcale nie mówimy, że wierzenie w Matkę Boską to jest najlepsze, bo przecież to jest i tak kult pogański, z pogańskich struktur wzięty. Trzeba to wiedzieć. No, ale co lepsze? Niż... No. Nie wierzyć w nic, tak? Polskiego Radia 24 był historyk i filozof, autor książki Filozofia Piłsudskiego, Paweł Żywuski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Książka Filozofia Piłsudskiego, która mówi o bardzo wielu nieoczywistych sprawach związanych z biografią marszałka. Warto do niej... Tak, ktoś by mógł powiedzieć, co to ma wspólnego z tym tą reklamą, prawda? Zwykli oszuści, profi kredyt. Że naklejają te reklamy na śmietnikach, nawet na ławkach przystanku tramwajowego. My te reklamy pomijamy, że Samsung Galaxy, smartfon za jedyne 700. Proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Jawne oszustwo, że czekają tylko oszuści wszelcy, żeby im 700-800 zł zapłacić. Ludzie płacą po 35 zł miesięcznie i nawet gdyby mieli płacić 35 miesięcy, to i tak im się to opłaca. Natomiast oni by chcieli tu i teraz, bo to wiesz, żydostwo, jak się tym handlem zajmuje, to oni nie znają czasu. I tak od dupy strony chcą tu zadziałać tymi reklamami w Radiu 24, co jest ewidentnym świadectwem, skąd to radio jest, prawda? Co sekunda reklama w niedzielę i święta, no to przecież wiadomo. Lepiej jednak, proszę Państwa, wierzyć w tego Boga. Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga? Będziemy dzisiaj o tym mówić, proszę Państwa, w naszym radiu. Talk FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Myślę, że chyba warto na ten temat wypowiadać się i dużo mówić. Radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Extra. No i co? Ja myślę, że ta reklama jeszcze wcale się nie skończyła i tak jest w istocie. Im więcej reklamy w niedzielę, tym lepiej, bo ludzie słuchają, ludzie są obecni. Jestem. Tylko ten Stasio jest nieobecny, bo on strasznie wspiera pedofilię. Wspiera takich, którzy prawdopodobnie, i to nie tylko prawdopodobnie, z krzyżami chodzą, przed krzyżami wszędzie klęczą, ale no, różne rzeczy takie robią i ten Stasio nie dość, że sam prowadzi się niemoralnie, to jeszcze wspiera takich, którzy no, jak nie są, to byli oskarżani o pedofilię, a przecież wiadomo, że jak coś przycichło, to wcale nic to dobrego, że przycichło, proszę Państwa. Jak już ktoś był z domu ściągnięty w kajdankach za pedofilię, to znaczy, że może być raz jeszcze. Coś okropnego, proszę Państwa. Sprawdźmy, czy ta reklama żydowska się skończyła, czy nie. Ewakuacja i wydobycie niewybuchu przebiegły spokojnie, tak ocenia burmistrz Polic. Na niewybuch natrafiono 3 dni temu, podczas prac ziemnych. Zakończył się finał szlachetnej paczki. Tysiące ludzi, prywatnych oraz różnych instytucji, przygotowało prezenty dla potrzebujących, aby mieli oni godne święta. Wśród darczyńców była m.in. szkoła tańca w Piotrkowie Trybunalskim. Pomysłodawczyni pomocy Ewelina Półrolnik uważa, że należy wspierać potrzebujących, by spełnić wszystkie potrzeby wybranego podopiecznego. Zaangażowała do pomocy nie tylko swój zespół, ale także innych mieszkańców miasta. Jak mówi pani Ewelina, potrzeby były duże, bo osoba, dla której była organizowana pomoc, żyje w strasznych warunkach. To znaczy straszne, jak się komuś na głowę leje, jak komuś jest zimno i walczy z chłodem i bezpieczeństwem. Ludziom woda na głowę, chłód, zima, zimno. Zaczynamy się zastanawiać, czy to
to gdzieś świat za szybko pożyczy, czy świat zapomniał o pewnych ludziach, że są gdzieś koło nas osoby, które naprawdę żyją w skrajnym ubóstwie. Do podopiecznego szkoły tańca trafiły m.in. nowy piec, lodówka, odzież, obuwie, żywność i chemia. Monika Kosławska, Radio Łódź. Francja dostarczy Gruzji system dowodzenia i kontroli dla jednostek obrony powietrznej. Odpowiednią umowę podpisali w Radio Koncita. W przyszłości nowa umowa pozwoli Gruzji na zintegrowanie się z systemem dowodzenia obroną powietrzną NATO. Upadła koalicja rządząca w Belgii z powodu sporów o pakt ONZ w sprawie migracji. Na podpisanie ogólnoświatowego porozumienia nie zgodziła się tworząca rząd prawicowa partia Nowy Sojusz Flamandzki. Jutro w Marrakeszu rozpocznie się międzynarodowa konferencja, podczas której podpisany zostanie Global Compact. Dyskusje o pakcie trwały w Belgii od kilku tygodni. Partia umiarkowanych nacjonalistów NWA, która domaga się w kraju zaostrzenia polityki migracyjnej, uważa, że w dokumencie jest zbyt dużo ogólnych zapisów, które pozostawiają szerokie pole do interpretacji i mogą w przyszłości zobowiązać kraje do przyjmowania migrantów. Innego zdania były partie koalicyjne i premier Charles Michel, który wniósł sprawę do parlamentu i uzyskał jego poparcie przy sprzeciwie posłów z NWA. Wtedy szef rządu zapowiedział, że poleci do Marrakeszu i podpisze dokument, a flamandzka partia zagroziła zerwaniem koalicji. Teraz ostatecznie wyszła z rządu, a to oznacza, że będzie na razie funkcjonował rząd mniejszościowy, choć nie jest wykluczone, że zostaną rozpisane wcześniejsze wybory parlamentarne. Te planowane powinny się odbyć w maju przyszłego roku. W Belgii próby utworzenia rządu zawsze zajmują wiele czasu, bo porozumieć się muszą partie z obu stron granicy językowej. Obecny rząd powstał po 5-miesięcznych negocjacjach, a kilka lat temu utworzenie rządu zajęło 541 dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Stany Zjednoczone jako pierwsze ogłosiły, że nie podpiszą paktu migracyjnego. Spośród europejskich krajów podobne deklaracje złożyły m.in. Polska, Czechy i Węgry, a także Austria, kierująca w tym półroczu pracami Unii. Muzyka filmowa Wojciecha Kilara w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej zabrzmi podczas rozpoczynającego się koncertu w Warszawie. Zorganizowano go w hali stołecznego Torwaru. Polska Orkiestra Radiowa wykona najbardziej znane tematy filmowe skomponowane przez Kilara, zapowiada jej dyrektor Michał Klauza. Podczas tego koncertu wykonamy muzykę do kilkudziesięciu chyba jego filmów. Takie najbardziej rozpoznawalne, myślę, to Przygody pana Michała, Kronika wypadków miłosnych, oczywiście Dracula, Dziewiąte wrota, Życie za życie, Faustyna, Król ostatnich dni, Pianista, Smuga, Portret damy. Także będzie bardzo wiele znanych, pięknych melodii Wojciecha Kilara, a na wielkim ekranie, który będzie zawieszony nad orkiestrą, będą fragmenty tych filmów, z których muzykę będziemy wykonywać. Polską Orkiestrę Radiową poprowadzi Maciej Sztor. Na scenie wystąpią także chóry akademickie Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Magazyn sportowy. Maciej Nowak, dobry wieczór. Na początek dzisiejszego programu szybko przenosimy się do Gdańska, gdzie lider piłkarskiej Ekstraklasy Lechia gra w 18. kolejce z wiceliderem Legią Warszawa. To spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szybko przenieśliśmy się do Gdańska, ale szybko nie grają piłkarze Lechii i Legii. Ten mecz był okrzyknięty hitem tej 18. kolejki. Nic dziwnego, bo przecież lider gra z wiceliderem, no ale to spotkanie nie rozpieszcza kibiców, którzy mimo chłodnej temperatury, mimo niskiej temperatury zjawili się tutaj na stadionie w Gdańsku i obserwują to spotkanie, które było trochę lepsze w pierwszej połowie spotkania, ale to i tak nie było porywające widowisko. Piłkarze Lechii Gdańskiej głównie próbowali strzelać się z dystansu, ale młodziutki Radosław Majecki, bramkarz Legii, bronił te wszystkie strzały. Dusan Kucjak też musiał się popisać w 35. minucie, kiedy to kontratak Lechii był z lewego skrzydła Legii, przepraszam, Sebastian Szymański biegł bardzo szybko, sprytnie, przedostał się pod pole karne lechistów, podał do Michała Kucharczyka. Wiadomo, komu służy taki spot, nie? Bardzo poważnie, Majecka. Jeden z nich, który wydawał się być królem, przemówił przez ogromną tubę. Gulliver nie mógł zrozumieć, Gulliver, o czym mówi. Bajeczka na dobranoc dla Daniela, proszę państwa, bajeczka. Pojął, że to musi być nazwa tego małego, tajemniczego kraju. Po przemówieniu zabrano go do gmachu, który Liliputom musiał wydawać się ogromny. Tam Gulliver pozwolił założyć sobie łańcuch na kostę u nogi. Powiedział, że jeśli zechce, to i tak bez trudu ucieknie. Przez kilka następnych dni Liliputi znosili mu mnóstwo jedzenia i Gulliver szybko doszedł do siebie po ciężkich zmaganiach z morzem.
pomału nauczył się także porozumiewać z mieszkańcami wyspy. Król Liliputów codziennie przychodził do niego na pogawędkę. Pewnego dnia Gulliver zapragnął popisać się przed nim i wystrzelił z pistoletu, który udało mu się uratować z tonącego statku. Na królu wywarło to ogromne wrażenie. Gulliver miał także zegarek, żytwę, grzebień i kilka monet, a król chciał wiedzieć, do czego to wszystko służy. Najbardziej jednak interesował się szablą Gullivera. Gdy ten pokazał mu, jak można za jednym zamachem ściąć nią całą kępę wrogich drzew. Parada. Teraz Gulliver umiał Paroba na bajki, proszę Państwa, żydowskich. Paroba na bajki. Zaczął także rozumieć, dlaczego mali ludzie byli zawsze uzbrojeni i dlaczego król tak bardzo interesował się jego bronią. Kadary, kadary, kadary. Bajki i kadary. Kadary. Otóż okazało się, że Liliputi prowadzą wojnę z mieszkańcami wyspy Blefusku. Wojna ta trwała już od bardzo dawna. Raz po raz wojska jednego kraju napadały na drugi. Dlatego właśnie Liliputi zawsze musieli być przygotowani na niespodziewany atak. Pewnego dnia król wysłał posłańca, by natychmiast sprowadził Gullivera do pałacu. Ten nie mógł jednak wejść do środka i dlatego spotkanie odbyło się na pałacowym dziedzińcu. Cesarz poprosił Gullivera o pomoc. Szpiecy donieśli bowiem, że Blefusku przygotowuje swoje okręty do najazdu na kraj Liliputów. Gulliver obiecał pomóc, ale pod dwoma warunkami. Że nie będzie musiał nikogo skrzywdzić i że uzyska zgodę na powrót do swej ojczyzny. Takie bajeckie, proszę Państwa, czy chrześcijańskie, czy pseudochrystusowe, czy żydowskie kadały, to one właściwie nic dobrego nie robią, a wręcz przeciwnie, podważają wiarę w Boga, no bo jak młody człowiek zaczyna wierzyć w krainę Liliputów, proszę Państwa, w jakieś głupoty, no to on nigdy nie będzie wierzył w prawdę, w rzeczywistą prawdę, która i tak wymaga wiary, prawda, skupienia. Także proszę Państwa, o czym my tutaj mówimy, Radio Maryja też, jak i Harry'ego Pottera, nie powinna promować tego typu bajek. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale były tak zwane apokryfy, czyli bajki, opowiadania, jak to się mówi, nienatchnione, że Jezus Chrystus płaskł na przykład wodę rosił, to w apokryfie przez święte zmartwychwstanie. Było coś takiego, że Jezus Chrystus płaskł wodę rosił. No to takie opowiadania, one ośmieszały właściwie postać Jezusa Chrystusa i podważały prawdziwość postaci biblijnych, proszę Państwa. Prawdziwość postaci podważały. O czym my tu mówimy? I ciągnąc go za sobą wyruszył do Blefusku. Nasze radio, to kiedy dotarł do celu, poprosił ich króla o rozmowę. Oznajmił, że obroni ich przed Liliputami. Jest choroba. Ale za to musi mu pomóc wrócić do ojczyzny. Wiesz, że Liliputy, to gdzieś tam to się odbije rykoszetem. Choroba. Poprawnego myślenia. Wszystko, czego potrzebował. Czy Biblia naprawdę pochodzi od Boga, mamy napisane, ale czy istnieje Bóg, dlaczego odpowiedź ma znaczenie, czy ten Bóg istnieje? Bo wiele osób sądzi, że na pytanie dotyczące Boga nie ma odpowiedzi, albo nie warto jej szukać, prawda? Hervé, który wychowywał się we Francji, mówi: chociaż nie uważam się za ateistę czy agnostyka, nie jestem człowiekiem wierzącym. Według mnie w życiu wystarczy kierować się zdrowym rozsądkiem, a do tego niepotrzebna jest wiara w Boga. Takie nastawienie, jakbyśmy nazwali takie nastawienie tego człowieka. Inni mogą myśleć podobnie jak John z USA, o który opowiada.
Gerardowi i po paru miesiącach uczy była gotowa. Moi rodzice byli niewierzący, ale jako młody człowiek nie miałem wyrobionego zdania na te tematy, ale czasami się nad tym zastanawiałem. Może ty też kiedyś próbowałeś dociec, czy Bóg w ogóle istnieje, a jeśli tak, to czy nasze życie ma jakiś głębszy sens? Nie wykluczone, że zetknąłeś się z faktami, które trudno jest wytłumaczyć bez uwzględnienia skutku. Ty na przykład trafiłeś na dane naukowe wskazujące, że nasza planeta tętni życiem dzięki precyzyjnemu dostrojeniu pewnych czynników, albo nie poznałeś dowody, że życie powstało z materii nieożywionej. Zastanów się nad wagą tych faktów. Są one jak znaki prowadzące do skarbu. Jeśli nabierzesz pewności co do istnienia Boga i zdobędziesz o nim wiarygodne informacje, możesz wiele zyskać. Oto cztery przypadkowe, przykładowe korzyści. Że jeśli w Boga uwierzysz, prawda? Co będziesz mógł takiego wartościowego mieć, posiadać? Sens życia, spokój umysłu, nadzieja i pomoc w obliczu problemów i decyzji. Jak tutaj nam życie zagłusza, ta bajeczka o Gulliverze, proszę Państwa, to my mówimy na tematy ważne, a poważne. Kochane dzieci, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie bajki o Gulliverze. Pod tytułem Przygody Gullivera. Przygody Gullivera. Justyna, Dominika, Arleta, dziękujemy Wam, dzieciom, Dawidkom, Lisim Kitkom. Dziękujemy bardzo. Jednak lipie weźmy bardzo.